Mogę coś powiedzieć? Bo strasznie siedziałem tam, z tyłu oglądałem to w tym telewizorze i tak mnie rozbawiło, bo tu jak się pojawia to logo, to to jest tak jakby O, a tu jest napisane Kuwa. A co, chciałbyś, żeby gdzieś tutaj R wstawić? Nie, dlaczego? I W? Jest śmieszniej. Nie, ale taką miałem, jak się stresowałem tam i bardzo wiele chciałeś mi o tym powiedzieć, tak? Tak, chyba tak. Chyba tak. No, robimy show. No tak, no. Tak, no. Cieszę się. Ale wiesz, że dopiero teraz... reaguję na stres. Nie, ale daj spokój. Chcesz wody? Zuzia, wody? Tak, ja poproszę. Podasz to. Czemu siedzieliście bez butów? Dlatego, że chcieliśmy mieć kontakt z ziemią, wiesz, z matką. Poza tym, jak kradną ci samochód, to się boso szybciej zapierdziela. Żartuję. Ale powiedz mi, czy... No bo jednak jesteś znany, dziękuję, z filmów no, o Nikosiu i wcześniej, jak zostałem gangsterem. To są takie, powiedziałbym, najbardziej głośne, nie wiem, czy najlepsze, ale na pewno głośne twoje role. Czy twoim zdaniem aktor powinien mieć kaca etycznego, jak gra sympatycznych przestępców? Czy w ogóle kino musi być moralne? Bo rozpętała się w Polsce taka dyskusja. Czy kino musi być moralne? Mi się wydaje, że kino musi być przede wszystkim ciekawe. Ja jestem tego samego zdania. Oczywiście możemy zastanowić się nad tym, czy coś jakby jest etyczne i jakby do czego prowadzi. Jaka jest teza postawiona w przypadku filmu, w ogóle myślę, że w każdej dziedzinie sztuki. Mm-hmm. I to jest ważny aspekt, ale faktycznie koniec końców to może być rozrywka, to może być produkt, który coś ma dać i nieokreślonego i każdemu daje co innego. Ale, tak czuję. Ale nie odpowiedziałeś mi na pytanie, czy dla ciebie Nikoś, taki jak go stworzyłeś, czy wcześniej niezwykła postać, za którą zresztą dostałeś nagrodę, Walden, tak? Walden. Czy miałeś takie poczucie, cholera, przyczyniam się do mitologizacji marginesu? Wiesz co... Patrz, jaka inteligentna rozmowa. Słuchaj, oczywiście pewne wątpliwości mam na tyle, ile mam zdrowy rozsądek. Z drugiej strony jestem... A skąd wiesz, że masz zdrowy rozsądek? Tak mi mama moja mówi, tak mi mówi... Moja mama też mówi, a jesteś taki zdolny, synku. No i co? I nie ma dzisiaj już wiem, że kłamała. No to być może za jakiś czas ja to wypomnę mojej mamie. Okej. I wtedy zadzwonię do ciebie i ci powiem, że możemy, nie wiem... Przybić sobie piątki. Przybić sobie piątki. Mhm.